trenerzy, niestety przegrywamy, odpadamy. Dziś na pewno taki mały smutek, natomiast no, biorąc pod uwagę, jak ten zespół był budowany, wiek tego zespołu, to na pewno no, trzeba być chyba zadowolonym. Trener jest taką osobą na pewno ambitną, natomiast tego całego sezonu mimo wszystko i tak chyba się powinniśmy cieszyć. Pewnie tak jest. Zgodzę się z tymi słowami, że należy do tych osób ambitnych i też od pierwszego treningu starałem się tą ambicję przekazać swoim zawodnikom i myślę, że zrozumieli naszą filozofię i też dzięki temu znaleźliśmy się tutaj, gdzie jesteśmy dzisiaj. No bo wszyscy wiemy, jakie były oczekiwania przed sezonem. Ciężko się jest wypowiadać w samych superlatywach o zespole, jak dzisiaj przegraliśmy i odpadliśmy, bo gdzieś tam ten smutek faktycznie jest. Wiedząc, że mogliśmy ugryźć łańcuch, bo grało nam się dobrze z tym przeciwnikiem, natomiast no, suma summarum łańcuch był lepszy. Dla nas sezon uważam bardzo udany. Ogromne gratulacje dla całego zespołu, dla całego sztabu. Myślę, że wykonaliśmy naprawdę kawał dobrej roboty i to, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to jest efekt ciężkiej pracy, ciężkiego treningu, zaangażowania, wiary w jakąś naszą filozofię i mam nadzieję, że każdy z tych zawodników podniósł się piętro wyżej i zaowocuje to w przyszłości w tym bądź innym klubie. Mam wrażenie trochę, że moglibyśmy powtórzyć wywiad z wczoraj, bo przebieg tego meczu taki bardzo podobny, trochę na pewno lepiej zagraliście, natomiast jak już dochodziliście łańcuch, no to oni znowu niestety odskakiwali. Na pewno bardzo chcieliśmy, no, rzuciliśmy wszystko na jedną szalę i do tej obrony strefowej coś musieliśmy zaryzykować, zmieniliśmy defensywę, akurat dostaliśmy otwarte rzuty za 3 punkty, to łańcuch odskoczył nam na ponad 10 oczek i ciężko było wrócić cały czas do tego meczu. Staraliśmy się do końca, no naprawdę brawa dla chłopaków, że grając po 30 parę minut do końca potrafili walczyć o każdą piłkę i myślę, że to było takie podsumowanie całego naszego sezonu. Ogólnie trzeba być zadowolonym i optymistycznie patrzeć na tych chłopaków w przyszłość i podsumować sobie sezon i grać dalej. Na pewno trener próbował trochę zdejmować presję z tych zawodników. Wczoraj trener mówił o tym, że trochę więcej luzu potrzebujemy w ofensywie. Dziś ten luz trochę większy był zdaniem trenera widoczny i czy ten luz, brak tego luzu nie wynikał trochę jednak z tej presji, no bo oni na pewno mieli w głowach to, że są to play-offy, jest to najważniejsza część sezonu. Nie wydaje mi się, żeby te nasze dzisiejsze błędy, straty wynikały z presji, bo to są takie błędy, które się powielają przez dłuższy czas i zawodnik potrzebuje dużo czasu, żeby te błędy wyeliminować. Wiemy nie od dzisiaj, że mieliśmy problem ze stratami w tym sezonie, ale też liczyliśmy się z tym, że jest to młody zespół i tą ryzykowną grą te straty będzie popełniał. Na pewno się staraliśmy, tutaj kluczem była defensywa, no, w tych wszystkich meczach tracimy grubo ponad 80-90 punktów i to zaważyło o tym, że łańcuch nie zatrzymaliśmy najbardziej ofensywnego zespołu i dlatego łańcuch gra w następnej rundzie. Trzeba im pogratulować, życzyć powodzenia. Natomiast myślę, że możemy wyjść z podniesioną głową i na to, co ci chłopcy, na to pożarcie, jakie byliśmy spisywani przed sezonem, a to, co zaprezentowaliśmy przez te 30 kolejek z rundy zasadniczej oraz przez te play-offy, no to mam nadzieję, że dostarczyliśmy wielu emocji i był to na pewno bardzo udany sezon.